Wydawnictwo Front'a oraz kanał YouTube Kubogu przedstawiają audiobook. Zapowiedzi? Łaszewskiego pod tytułem Niewidzialna Wojna. Akt poświęcenia skuteczny środek. Ratunek to Maryja z Fatimy. Dlatego w akcie poświęcenia Jan Paweł II wołał. O serce niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. W oczach papieża sytuacja świata była w jakimś sensie analogiczna do stanu, w jakim znalazł się on sam w pamiętne majowe popołudnie 1981 roku. Świat znalazł się w bezpośrednim zagrożeniu życia. Do ocalenia go potrzebna była interwencja Maryi. Jak mówił ojciec święty w Homilii z 13 maja 1982 roku w Fatimie, następca Piotra staje jako świadek, Niemal apokaliptycznego niebezpieczeństwa zagrażającego narodom i ludzkości. Moje serce cierpi, widząc grzech świata i szereg niebezpieczeństw zbierających się nad ludzkością, jak ciemne chmury. Wojtyła do tego stopnia czuł się przynaglany przez orędzie z Fatimy, że zdecydował się dokonać poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi już w pierwszą rocznicę zamachu. Ale wprowadził do aktu pewną nowość. Lektura fatimskiej dokumentacji kazała mu rozszerzyć akt poświęcenia na cały świat, a może był to owoc wymiany listów z siostrą Łucją. Papież był świadom, że ludzkość posunęła się na swojej drodze donikąd już tak daleko, że Rosja rozszerzyła swe błędy na całym świecie i aktem poświęcenia trzeba dotknąć te wszystkie miejsca, gdzie błędy Rosji zapuściły już swe korzenie. Stąd akt wypowiedziany przez papieża mówił nie o Rosji, ale o świecie, którego Rosja jest częścią. Może się to wydać dziwne i niezrozumiałe, ale papieski akt okazał się nieważny. Jak to się stało? Możemy odwołać się raz jeszcze do działania negatywnej nadprzyrodzoności i mówić o negatywnym cudzie dokonanym przez piekło. Gdy Jan Paweł II zaczął przygotowania do poświęcenia Rosji niepokolanemu sercu Maryi, zły duch postarał się, by do pewnej części biskupów nie doszła poczta z papieskim zaproszeniem do duchowego włączenia się w poświęcenie Rosji. Tym samym akt poświęcenia nie spełnił warunków podanych przez niebo. Siostra Ucja powiedziała nuncjuszowi apostolskiemu arcybiskupowi Portalupiemu. Bóg. Nie przyjął aktu, ponieważ nie został on dokonany w zjednoczeniu z biskupami całego świata. Jan Paweł II uznał, że należy powtórzyć uroczyste poświęcenie. Uczynił to dwa lata później przed Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. Czarnej sile udało się już tylko na najważniejszą chwilę na słowa o poświęceniu Rosji wyłączyć na placu Świętego Piotra mikrofony. Ale to, co nie dotarło do ludzi, dotarło do Boga. Akt był ważny. Teraz czekamy na cud, a Bóg dotrzyma słowa. Siostra Lucja. W akcie poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi z 1984 roku, Jan Paweł II wprost odwoływał się do zagrożenia przygotowaną przez sowieckich generałów wojną. Gdy słuchamy papieża wypowiadającego te słowa, słyszymy jego donośne wołanie ku niebu. Papież niemal krzyczy, wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic. Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas. Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samodzniszczenia, od wszelkiej wojny wybaw nas. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło. Niech przetworzy sumienia. Niech w sercu twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Był to, jak pisała siostra Łucja, pierwszy triumf niepokalanego serca Maryi. Maszyna ruszyła. Siostra Łucja mówiła w 1993 roku. Ludzie oczekują, że wszystko będzie się dziać natychmiast w ich własnym kręgu czasu. Triumf jest procesem, który postępuje w czasie. Przykład trzeci. Proroctwo o rzezi. 1981. Kibecho. Rwanda. Afryka. W południowej części Rwandy znajduje się miejsce zwane Kibecho. Kiedyś nazywało się Umimfizi. Było to wzgórze w pobliżu rzeki. Nową nazwę przynieśli rwandyjscy żołnierze prowadzący w tym rejonie krwawe walki z wojskiem Burundi. Okoliczni mieszkańcy do dziś opowiadają, że ciała zabitych wrzucano do pobliskiej rzeki Amazji-Atukura, której woda stała się czerwona od krwi. Może w tych krwawych bitwach znajduje się jakieś wytłumaczenie, dlaczego Bóg wybrał na swe objawienia właśnie kibecho. Podczas nich Maryja ukazała Afrykanom ten sam obraz. Żołnierze, którzy nadal żyli, stacjonowali na wzgórzu, odczuwali tam dotkliwe zimno. Mówili: To nie jest miejsce dla ludzi, tu jest niebezpiecznie i dokuczliwie zimno. Jeśli w objawieniach nic nie jest przypadkowe, to miejsce z jego nazwą i historią zostało wybrane celowo. Sama już nazwa Kibecho. Od imbecho zimno, miejsce zimne, które potrzebuje ogrzania, pomagało ono pokonywać nieprzyjaciół, nienawykłych do przenikliwego chłodu, wzmacnia zapowiedzi wojny, krwi płynącej rzekami i wskazuje na chłód, który ogarnie świat, jakby podczas dni ciemności. Dokładnie taka jest treść przerażającej wizji, którą Bóg umieścił w centrum rwandyjskich objawień. PESYMISTYCZNE SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ 28 listopada 1981 roku Kibecho przyniosło światu wiedzę o przyszłości. Przesłanie płynące stamtąd było skrajnie pesymistyczne. Niejako stwierdzało fakt już nieunikniony. Wojnę pełną ofiar. Matka Boża mówiła, że świat czeka globalny konflikt zbrojny. I wielkimi krokami zbliża się chwila, kiedy wszędzie będą leżeć ludzkie zwłoki, a ulice spłyną krwią. Katastroficzne wizje, jakie oglądały wybrane przez Boga afrykańskie dziewczęta, miały jak większość proroct wiele płaszczyzn. Pierwsza była opowieścią o samej Rwandzie. Maryja ostrzegała, że za kilkanaście lat spełnią się co do joty ukazane im w wizjach obrazy. Rwanda otrzymała ostrzeżenie na tyle szybko, by zdążyła zapobiec rzezi. Nie wykorzystała mądrości przekazanej z nieba w 1994 roku. Wybuchła krwawa wojna domowa. Druga płaszczyzna dotyczyła całego świata. Matka Boża podkreślała: Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata. Jeśli teraz zwracam się do parafii Kibeho. Nie znaczy to, że zwracam się do samego tylko Kibeho, albo diecezji Butare, albo do Rwandy, czy całej Afryki. Myślę o całym świecie i do niego się zwracam. Tym samym oglądany przez wizjonerki obraz wojny i przelewo krwi mówi o przyszłych losach całej ludzkości. W przekazie Maryi dotyczącym tej płaszczyzny taki scenariusz wydaje się już przesądzony. Dlatego Matka Boża zachęca, by nawrócić się, zjednoczyć z Bogiem, nie tyle po to, aby odmienić bieg historii, ale po to, by śmierć, która na nas czeka, oznaczała niebo. Czyżby niebo wiedziało, że uniemożliwienie wybuchu wojny w najbliższych latach niewiele zmieni i że prędzej czy później świat i tak naciśnie na czerwony guzik? 15 sierpnia 1982 roku, w pełnej fatalizmu warstwie ustnego i obrazowego przekazu, pojawiło się największe ostrzeżenie. W wizji najdłuższej w całej historii objawień trwała ona 8 godzin, co może jest kolejnym znakiem, że konsekwencje wojny nuklearnej będą bardzo długie. Wizjonerzy oglądali przerażającą wizję rzeki krwi i tysięcy zabitych. Wszędzie leżały ciała pozbawione głów, a było ich tyle, że niemożnością było je pochować. W proroczej wizji Madonna ukazała wizjonerom ludzi, którzy zabijali się maczetami, głowy, które spadały, krew, która płynęła. Wizjonerki widziały przerażające sceny, rzeki krwi, ludzi nawzajem się mordujących, opuszczone trupy, których nie miał kto pogrzebać, drzewo całe w płomieniach. Ziejącą otchłań, potwora i ścięte głowy. Maryja zapowiadała powszechną rzeź, a ów potwór, który zdawał się dowodzić rzezią, czy to obraz szatana? Sami Rwandyjczycy mówili: W tamtym roku diabeł opuścił piekło i zamieszkał w Rwandzie. Wydaje się, że samej wizji towarzyszył kolejny znak. Kiedy zakończyło się widzenie, wokół trwała zabawa. Kibech świętowało. Na dzień 15 sierpnia w kalendarzu kościelnym przypada uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. Około 20 sióstr składało swe śluby zakonne. Zresztą poza gośćmi zebranymi na tę uroczystość przybyły też wielkie rzesze pielgrzymów. Miał to być dzień uroczysty, naznaczony wielką radością, śpiewami i tańcami. Tymczasem wizjonerki, które wyszły do zgromadzonych ludzi ubrane w piękne, białe stroje, Miały świętować razem ze wszystkimi, powróciły z objawienia z przerażeniem na twarzy, zgrzytając zębami i całe się trzęsąc. Do następnego dnia nie można było ich uspokoić i nawiązać z nimi kontaktu. Jeśli w zamiarach Bożych miał to być dodatkowy znak, jego wymowa jest oczywista. Tragedia spadnie na ludzi nieoczekiwanie. Spełnione proroctwo. Wizja z 15 sierpnia 1982 roku jest chyba najbardziej znanym proroctwem Afryki. Jej prawdziwość potwierdziła sama historia. W 1994 roku, między plomionami Hutu i Tutsi, wybuchła wojna domowa, w której zginął milion ludzi z 7 milionów 300 tysięcy mieszkańców Rwandy. Wśród nich zamordowana została jedna z wizjonerek, Marie Claire. Mukangango i jej mąż. To ta wizjonerka, która w odpowiedzi na prośbę Maryi, jeszcze w czasie trwania objawień, oddała się Bogu jako żertwa ofiarna dla ratowania świata. W dniu ośmiogodzinnej wizji dziewczyna złożyła Bogu ofiarę ze swego życia, wypowiadając do Maryi słowa: Czyń ze mną co chcesz, ale ten świat niech będzie zbawiony. Wołała, oddaję się tobie, matko. To ty znasz sens wszystkiego, i siedmiokrotnie powtórzyła na różne sposoby całkowitą ofiarę z siebie za zbawienie świata. Czyń, co chcesz ze mną, ale zmiłuj się nad światem. Czyń, co chcesz ze mną, zmiłuj się nad światem. Czyń, co chcesz ze mną, zmiłuj się nad światem. Czyń, co chcesz ze mną, ale ten świat niech będzie zbawiony. Czyń, co chcesz ze mną, ale niech ten świat będzie w pokoju. Czyń, co chcesz ze mną, ale zmiłuj się nad wszystkimi, którzy cię nie znają. Daj im łaskę, by ciebie poznali. Czyń, co chcesz ze mną, ale przebacz tym, którzy mówią źle o Twoim synu. Niech wszyscy mu służą. W czasie swego ostatniego spotkania z Matką Najświętszą 15 września 1982 roku powtórzyła swe całkowite oddanie pański Becho mówiąc – akceptuję wszystko. Ksiądz Andrzej Jakacki, wspominając jej śmierć, pisał – rozważanie na różańcu męki Jezusa i boleści Maryi poprowadziło ją w końcu do obmycia się we krwi, w której jak tysiące jej rodaków, tak też i ona w narodowej martyrologii zakończyła swą ziemską egzystencję. Inni zginęli przypadkowo, ona w uległości, uwieńczając tak swą misję ekspiacyjną. Marie Claire była przygotowana do tego aktu od dwunastu lat po ofiarowaniu się przez swe słowa oblacji jako żertwa ofiarna za zbawienie świata. Tego samego dnia Maryja mówiła o szczególnym znaczeniu cierpienia – Powiedziała, że jest ono drogą, jaką trzeba przebyć, aby dojść do niebieskiej chwały. Nie ma nikogo, kto dojdzie do nieba nie cierpiąc. Dodała, że cierpienie jest również środkiem wynagradzania za grzechy ludzkości oraz uczestniczenia w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. W kibecho Maryja mówiła wiele o konieczności uprzedniego cierpienia, które może nie dopuścić do wielkich cierpień ludzkości. I potępienia wielu ludzi. Od razu nasuwa się pytanie o taki sens zamachu na papieża. Apel o nawrócenie i owołanie do Boga. Matka Najświętsza od początku podkreślała, że poza ofiarowaniem swych cierpień i całego życia Bogu, by błagać go za grzeszny świat, istnieje tylko jedno skuteczne lekarstwo na chorobę ludzkości. To prawdziwe nawrócenie i nauczenie się prawdziwej modlitwy dała do zrozumienia, że pozorna zmiana serca czy tylko zewnętrzna, formalna modlitwa nie mają sensu. Mówi o tym scena z szóstego objawienia. Pielgrzymi przynoszą ze sobą różańce i proszą, by Alfonsin przedstawiła je Maryi do błogosławieństwa. Wizjonerka podnosi je kolejno, odmawia modlitwę. Matka Boża odpowiada Amen lub Alleluja, a następnie dotyka je i błogosławi. Niektóre różne nie zostały jednak pobłogosławione. Podnoszone przez wizjonerkę spadły na ziemię, a Maryja wyjaśniła, że ich właściciele muszą się najpierw nawrócić i pokochać modlitwę. Zastanawiające, że właśnie modlitwa do Maryi, jak dokonany przez papieża akt poświęcenia jej sercu, Miała okazać się przyczyną klęski szatana i zaczynem przemiany świata. Właśnie modlitwa jest najważniejszą sceną w powieści Bensona. Ostatnie karty pana świata są już pozbawione jakiejkolwiek zewnętrznej ludzkiej aktywności. Papież Sylwester pozostawił miejsce Bogu, dał mu pełne pole do działania przez wielką modlitwę. Czytamy o reakcji sekretarza Ojca Świętego powracającego do domu. Wydawało się to mu niemal naturalne, albo przynajmniej tak naturalne jak wszystko inne, co działo się ostatnio, że gdy przeszedł przez korytarz i otworzył drzwi kaplicy, zobaczył, cała podłoga była zatłoczona leżącymi na ziemi, z nieruchomiałymi postaciami. Leżeli wszyscy w jednakowych białych płaszczach, jakie Rozdawał poprzedniej nocy. Tam z czołem na dłoniach, jak podczas śpiewu litanii do wszystkich świętych, podczas święceń, leżała też postać, którą najlepiej znał i kochał bardziej niż cały świat z ramionami białymi włosami nieco wyżej, wyniesionymi nieco w górę przez stopień prezbiterium. Nad prostym ołtarzem paliło się sześć wysokich świec, a w środku na czymś podobnym do tronu stała biała metalowa monstrancja z białym centrum. Wtedy również on upadł i legł na ziemi. Wizja wojny atomowej. 12 stycznia 1982 roku Natalii Mukazimpaka otrzymała wizję, która może mieć odniesienie do przygotowywanej przez Związek Sowiecki wojny atomowej. Podczas odmawiania Różańca wizjonerka miała wrażenie, że zapada w sen, opanował ją wielki, niezrozumiały lęk, który nieustannie narastał. Nastąpiło wstrząśnięcie całym ciałem i w tej samej chwili wizjonerka ze stanu naturalnej świadomości przeszła w świadomość nadnaturalną. Jej doświadczenie mówi wiele o tym, co miało się niebawem wydarzyć. Natali znalazła się na równinie, pokrytej delikatną murawą, zauważyła pojawiające się w oddali czerwone kule, wynurzające się z ciemności, wbuchające kolejno, jedna po drugiej. Poczuła się opuszczona, samotna i zagubiona. Nie było tam nawet Boga. Zaczęła rozpaczliwie płakać. Po chwili ujrzała wielkie światło, coraz bardziej oślepiające, które zaczęło oświetlać intensywniej miejsce przebywania samotnej dziewczyny. Z tego blasku rozległ się smutny głos jakiejś osoby, wołający ją po imieniu. Natali, moje dziecko, módl się bardzo, módl się bardzo, módl się bardzo, błagając za świat, gdyż jest on w złym stanie. Czy Natalii ujrzała wybuchy bomb atomowych i ich potężny rozbłysk? Czy Matka Najświętsza chciała ostrzec ludzkość, że świat jest w tak złym stanie, że opętany złem dokona próby atomowego samobójstwa, że zmierza do niechybnej katastrofy i że tylko bardzo, bardzo wielka modlitwa może do tego nie dopuścić? W rozmowie z inną wizjonerką, Alfonsin, Maryja mówiła – Nawróćcie się. Jeżeli nie, to. zawiesiła głos, dając do zrozumienia, że nie chce mówić o przerażających konsekwencjach odrzucenia jej apelu. W deklaracji biskupa Gikongoro z 29 czerwca 2001 roku, zawierającej ostateczny osąd faktów zwanych objawieniami w Kibecho, znajduje się punkt zatytułowany Diagnoza moralnego stanu świata. Biskup Augustin Misago stwierdza w nim: Świat ma się bardzo źle, świat działa na własną zgubę, wkrótce wpadnie w otchłań, to znaczy pogrąży się w niezliczonych i nieustających nieszczęściach. Świat buntuje się przeciwko Bogu, popełnia za dużo grzechów, nie ma miłości ani pokoju. Przywołuje słowa Matki Bożej: Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych serc, wszyscy wpadniecie w otchłań. Nie chodzi tu wcale o karę Bożą. René Laurentin, najsłynniejszy teolog maryjny XX wieku, przypomina, że to nie Bóg każe świat, ale to sami ludzie się niszczą przez zgodę na grzech i akceptację szatana. Człowiek oddzielający się od Boga i odwracający się od wszelkich międzyludzkich relacji miłości w eksplozji egoizmu, wrogości i niesnasek wobec innych doprowadza w rezultacie do własnej destrukcji i samozagłady. Ataki szatana. Rwandyjskie objawienia kryją w sobie pewien paradoks. Mroczne w swych wizjach Kibeho jest także objawieniem niewidocznej wojny, w której ścierają się siły nieba z potęgą piekła. Ciekawe, że pesymistyczne w przesłaniu Kibeho w tej warstwie jest optymistyczne, zwycięskie. Przyjrzyjmy się temu fenomenowi, który pokazuje, że szatan boi się objawień z Kibeho. Dezinformacyjna strategia diabła jest tu wielowątkowa. Mamy kilkakrotne wizje szatanów, jak ta, którą oglądała Marie Claire. W pewnym momencie młoda dziewczyna poczuła się przeniesiona w inne miejsce, podobna struktura jak cytowanej wizji o czerwonych kulach. To miejsce było ciemne, o niemiłym i wręcz duszącym zapachu. Zauważyła tam dwie ludzkie postaci w czarnych, długich i brzydkich ubiorach które patrząc na nią z nienawiścią, pluły w jej stronę i przeklinały ją. Postacie te wzbudziły w Maryi Claire ogromny strach. Zaczęła uciekać. Gdy nazajutrz w kolejnej wizji wizjonerka usłyszała głos Maryi, wzywający ją po imieniu, dziewczyna zwlekała z odpowiedzią, bała się bowiem dwóch czarnych istot, które ją niedawno prześladowały. Ale Maryja zapewniła, te rzeczy, które w tobie spowodowały tak wielki wstrząs, nie wrócą już nigdy. Manifestacje zła miały też wprost wymiar fizyczny. 30 października Alfonsin skarżyła się Maryina Atak Szatana, przybierającego postać dobrze zbudowanego mężczyzny, ubranego w czarny płaszcz, włóczącego się za nią albo z maczetą, albo z kijem, który sprawiał wrażenie, że chce ją skrzywdzić. Dzięki wodzie święconej i modlitwom wstawienniczym do Maryi wizjonerka odpędziła go od siebie 22 grudnia mówiła madonnie że szatan ukazał się też w postaci zwierzęcia znów woda święcona i modlitwa ukazały swą potęgę pojawiły się także próby zastraszenia całego środowiska i przekonania go że objawienia mają mroczne pochodzenie na przykład w lutym 1982 roku odnotowano dziwne zjawiska, które wiązały się z niszczeniem wielu rzeczy osobistych. Nazywano je atakami szatana. Sama Maryja zapowiedziała Alfonsin, iż będą próby uszkadzania i niszczenia jej rzeczy. Ktoś rzucił w nią nożem, cegłami, kawałkami betonu i tym podobne. Ofiarami tych ataków były później również inne uczennice. Były też działania przyjazne i pełne troski, jak to z 2 marca 1983 roku, kiedy Natalii praktykowała surowy post. Była wówczas nagabywana do jego przerwania przez szatana, który w osobie młodzieńca przyniósł jej na tacy banany, omlet i ciasto mówiąc. Przyniosłem ci jedzenie, gdyż zbliżasz się do śmierci nieskończywszy misji. Natalii znowu pozbyła się szatana, używając wody święconej. Były wreszcie próby zdyskredytowania objawień w Kibeho przez otoczenie ich gęstą siecią innych objawień. Pod koniec 1982 roku liczba wizjonerów urosła już do 14. Potem było ich jeszcze więcej. Wzbudziło to ogromne zamieszanie wokół Kibeho, tym większe, że niektórzy wizjonerzy udawali się na misje do innych miejscowości czy krajów afrykańskich. Dotarli nawet do Belgii i Kanady. Z czasem okazało się, że wszystkie one były fałszywe, a Kościół potrafił oddzielić przesłanie z nieba od orędzia z piekła. Taki schemat objawień wydaje się jednoznacznie wskazywać nie tylko na to, że szatan boi się objawień w Kibeho i podejmuje próby ich dyskredytacji. Okazuje się, że Maryja jest potężniejsza od szatana i jest w stanie wygrać z nim odwieczną wojnę płaszczyzna niewidocznej wojny. Nie pozwala jednak na to obojętność ludzkości i jej zaprzedanie się złu warstwa ustnego i obrazowego przekazu. Kibeho ogłasza, że jeśli ludzie się nawrócą. Zło przegra. Uznanie objawień. 22 maja 1982 roku Matka Słowa zapewniła Alfonsin, iż objawienia te zostaną uznane przez papieża i będą przeznaczone dla Kibecho, dla Rwandy, dla Afryki, dla całego świata, promieniując na ludzi swym uniwersalnym przesłaniem i czyniąc wiele dobra. Nie tylko teraz. Ale i w przyszłości. Rzeczywiście, 30 lat po ich rozpoczęciu biskup Amisago ogłosił objawienia w kibecho wiarygodnymi. Kościół i świat otrzymali znak, który wciąż czeka na dzień, kiedy zostanie dostrzeżony, zrozumiany i przyjęty w życiu. Inaczej spełnią się słowa wypowiedziane do matki Bożej przez jedną z wizjonerek. Wiem, dlaczego cierpisz. Bo nadejdzie dzień, kiedy będziemy sobie życzyli, że posłuchaliśmy tego, co nam mówiłaś o kochaniu, służbie, zrobieniu tego, o co prosiłaś. Ale będzie już za późno. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, lub dobroczyńców z Panem Bogiem.